Za nami kolejne prezentacje zespołów obrzędowych z cyklu Cztery pory roku. Na deskach Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wystąpiły grupy z Sieraków, Łazor i Kolbuszowej Górnej. Nowodębski Ośrodek Kultury od wielu lat angażuje się w podtrzymywanie tradycji ludowych regionu lasowiackiego i całego Podkarpacia, organizując chociażby cykliczną imprezę Mieć jak rzeka swoje źródło, gdzie prezentują się kapele, zespoły taneczne i śpiewacze oraz prezentacje zespołów obrzędowych Cztery pory roku, podczas których występują zespoły z obrzędami dorocznymi. Mieliśmy już bardzo, bardzo dużo tych obrzędów i obrzędy weselne i kiszenie kapusty i pieczenie chleba. No trudno wymieniać wszystkie, bo wiadomo, że jest ich dość dużo. Chcemy, aby ta tradycja nie zaginęła, aby przypominać młodemu pokoleniu, że kiedyś tak ludzie spędzali wolny czas, a nie tak jak dzisiaj przy komputerach czy przed telewizorem. No, bo to jest po prostu nasze życie, to jest nasza kultura, która według mnie jest bardzo cenna, bardzo bogata. W tegorocznym przeglądzie wystąpiły trzy grupy z naszego regionu. Najliczniej reprezentowany był Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach. Jego przedstawiciele, a więc zespół obrzędowy z Sieraków, pracujący już 30 lat, oraz zespół z Łazor, który w przyszłym roku będzie obchodził 40-lecie, mają na swoim koncie wiele różnego rodzaju widowisk. Jeździmy głównie po domach kultury, po remizach, po świetlicach, ale bierzemy również udział w konkursach organizowanych przez wojewódzkie placówki i w województwie naszym, czyli Podkarpaciu, jak i również i na Lubelszczyźnie. Żeby utrwalić od zapomnienia to, co dawniej było, to, co nasi rodzice, nasi dziadowie kiedyś robili, żeby następne pokolenia mogły zobaczyć, jak to dawniej było. Tym razem grupy z gminy Harasiuki zaprezentowały dwa przedstawienia – Darcie Pierza i Kłusarskie Żywota. Pierwsze widowisko, jak nazwa mówi, przedstawia dawne obrzędy darcia pierza, jakie odbywały się w chałupach. Jedna gospodyni sprasza następne i przy okazji wykonywanych prac również są i plotki na temat wydarzeń we wsi. Przy okazji i pośpiewano, i wypito jakiś tam, no wiadomo, trunek, który był domowej roboty. No i ludzie się po prostu bawili. Tak jak mówię, wieczory są długie, więc w jakiś sposób trzeba go spędzić. Przyszymy do was, bo u was wesoło. Może bymy co miły, że z nami graje, żeby zabulały. No i dobrze, dobrze, żeś tam przyszły. Dobrze, że na upałę tego grobu. No, kocha na upałę. Na zdrowie. Na scenie pojawił się również zespół obrzędowy Górniacy z Kolbuszowej Górnej. Z widowiskiem zapaliło się u sołtysa. Wiemy doskonale, że no dzisiaj pożarów jest mało. Jeżeli płoną, to przeważnie lasy, natomiast już gospodarstwa domowe są murowane, więc one nie płoną, ale kiedyś było to wydarzenie dla całej wsi. Jeżeli gdzieś tam spłonęło jakieś gospodarstwo, trzeba było temu gospodarzowi pomóc, bo jeżeli to już było po plonach i wszystkie plony na przykład poszły z ogniem, więc wiadomo, że cała wieś musiała w jakiś sposób pomóc temu gospodarzowi, żeby on mógł tą zimę w jakiś bezpieczny sposób przetrwać. Na kolejne podobne spotkanie z cyklu Cztery pory roku organizatorzy zapraszają miłośników kultury ludowej i nie tylko już za rok.